Cześć, witam Was serdecznie, Marcin z tej strony. Dzisiaj na tapecie kolejna misja z wątku o towarzyszach. Bodajże będzie to srebrna ręka, mi się wydaje. Zaplanowaliśmy nawet dla Ciebie małą uroczystość. Czyli? Niedaleko, na skale Wisielców, obozuje grupa. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmiku, to... Chyba już ich znasz. Jestem wilkołakiem. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Prowadź. To znaczy, jeszcze nie wiem dokładnie, co to znaczy. Chyba wieczorami mogę się przemieniać w wilkołaka. Jeszcze nie wiem, jak to działa. Narodziłeś się dla watahy, bracie. Czyli co, jestem wilkiem. Prawie ci zazdroszczę. Wilkołakiem, no dobra. Pierwszy raz jest zawsze najbardziej ekscytujący. No, co ty powiesz. Aha, czyli mam zabić... zabójcy wilkołaków? Dobra, nieważne. Mamy po prostu tego... Srebrna ręka to jest chyba taka grupa, którą po prostu będziemy wyżynać, bo ona zabija wilkołaki. Czyli zabija towarzyszy. Jest tam kto? Bo towarzysze są wilkołakami i tak dalej. Jeszcze tego dokładnie nie ogarnąłem, ale no... Powolutku się za to biorę. Czyli co, jesteśmy po prostu... w lokacji, w której trzeba ich wyrżnąć. Co z przyjemnością. Wóz? Skrzyku. Krzyknąłem na niego. O, dobra. Spójrz. Teraz jestem w środku. Tchórze musieli się zabarykadować po ataku z Kiora. Niemal czuć ich strach. No dobra, zobaczymy, co oni tutaj mają w zanadrzu. Co tutaj wyskoczy na mnie? Myślę, że problemów wielkich tu nie powinno być. Nie ma to jak strzelić komuś w plecy. Wóz? Prosto w oko chyba dostał. O, to lubię. O cholera. Wyszło. O, ten jaki twardy. O cholera, to coś. No i jeszcze nie trafiłem. Nie, no chyba mnie nie poszło. Dobra, dawaj. Ostrzyma. No, dosyć taki twardy był koleś. Kilka razy musiałem mu pierdyknąć. No dobra, to co? Teraz mamy tą panią. Myślisz, że się ciebie boję? No raczej. No dobra, lecimy dalej. Trochę przynudzam, wiem, no ale tutaj... Co tutaj jest ciekawego? Wyrzynać po prostu po kolei, co idzie. Co leci. Znowu w plecy ktoś dostał? Dobra, tutaj już jest ten przywódca. Widzę znacznik, więc powinno być zaraz po nim. Pięknie, uwielbiam za to grę. Znaczy strzelać. Chyba coś słyszę. No co ty nie powiesz? O, fajne kuma widzę. Będzie trochę golda z tego. O, nie ten klawisz. No chodź, zobaczymy jak walczysz. Nie da się wyjść. No okay. No dobra, co my tutaj mam? Ciekawe. Nie doczekasz. Dobra, nie. Ouu, pięknie, to było piękne. Zależy kto co lubi. O, strzałkę mam w oku. Co dalej? Trzeba pogadać z nią? Nie wiem jak, ale udało im się zabić Skiora. O, był jednym z najsilniejszych w naszych szeregach. Zabili towarzysza. Ale przewaga liczebna potrafi być decydująca. Nie powinien był wyruszać bez wsparcia innego tarczownika. Odejdź stąd. Sprawdzę, czy to na pewno był ostatni z nich. I zobaczę, czy zwłoki dostarczą nam jakichś informacji. No, też się pokręcę tu trochę. Mamy jeszcze. Coś do Może zrobienia? Coś ze skrzyni wyciągnę. Srebrna ręka zadrży na nasz widok. Dobra, to było proste. To była chyba część pierwsza, bo będą doszły jeszcze... mnie pogłoski o poczynaniach srebrnej ręki. Aha. Jedna banda przebywa w zimowej twierdzy. A, czyli z kolejna do wyrnięcia. Działaj szybko. No dobra, w jakimś kolejnym odcinku to po prostu zrobię. Aha, proste w serce, czyli kolejna misja z tej serii. No dobra. To po prostu była taka wyżynka.
pozdrawiam serdecznie. Jeżeli macie pytania, proszę umieścić w komentarzach. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.